Siemaneczko, ponownie w kolejnej walce AWB Mix Championship Street Junior zmierzą się Bartek Sokołów i Bartosz Przedwojski. Więc liczymy też na fajny poziom sztuczek, fajną jazdę. I to tyle, zagramy sobie papierkami nożyce. Zapraszam. Na trzy może zróbmy to, dobra? Raz, dwa, 14. Fajnie. Więc zaczynasz, zapraszam i zostawiam was tutaj z naszym kamerzystą. Bartek Sokoł i Bartek Przedwojski. Ja zadaję truje przez tego boksa całego. Jednak nas lubisz. Ja? Jasne, że was nie lubię. No ja to chodzi. Co tutaj, na co ja wróciłem? Trójeczkę bardzo fajną. To mi się podobało, mimo że nie widziałem, ale podobało mi się. Ale przynajmniej drugą zobaczę. I tam chyba była sprawdzana twardość betonu była sprawdzana, ale... Kurczę. Co, będzie druga próba, myślicie? Bo to nie mówię. Będzie. To ja biorę literę i zadaję z flatu Bardo X Pride do 1.8. Bardo X Pride do 1.8. Sztuczka do sztuczki do sztuczki. Fajnie zobaczyć tutaj wszystkich jeżdżących. Takie śmieszne porównanie, że na Instagramie oglądaliśmy wszystkich tak sobie w skupieniu w restauracji. A tutaj teraz na żywo oglądamy takie sztuczki właśnie jak to. Takie sztuczki jak coś takiego. Dobry kombosik. Bardzo fajnie. Trochę zabrakło. No i to jest chyba pierwsza literka. No. To jest chyba tak. Jest jeden jeden, tak? Tak. No, ale tutaj może chłopaki będą lecieć łeb w łeb. Pierwszy raz został flat wykorzystany. To ja zadaję tam 2.7 dropa w bank. O, bardzo ciekawe, to takie już parkowe. Tego się nie spodziewałem. A co tam było? Bardzo ciekawe, 2.7 dropa. A, o. I to na tamtym banku? No. Tak. Spoczko. Bank. Ej, serio. Pierwszy raz widziałem, że ktoś to tam robił na tym banku. Tak, ja w sumie też. Ja no. Nie pomyślałem, jak się tego uczyłem, to też tam mogłem polecieć, a ja od razu w kutery waliłem. No i dobrze, nie mam nic gry. Nie ma. Oj, to też. Trzeba się zastanowić. Tak. Nie wiem, trochę skajsowane, ja bym dał drugą próbę. No, druga. O Boże! Ale odjechane. To z tamtego banku zrobię noli do manuala. Pojadę tam daleko. Fibla w dół tego murka do czinka jakby. Oj, nie wyszło. Ja zadaję bara do X-Ride'a z banku i truja z dropa. Boże! Ej, to było fajne. What the fuck? A na flacie to nie było? Powtórzył, co to nie? Było? No nie. A tam zrobił i to jeszcze no, do trójki. Na flacie mniej czasu. No wiem, ale konkret. To był X-a Pride do trójki tam. Bardzo X-a Pride do trójki. No. No w sensie mówię tak, że z tym X-a Pride'em do trójki. No to ej, serio, kozaczek combo. To było bardzo ciekawe. Druga próba! I tak ma drugą. No ale wiesz, podkręcać trzeba. Ale Max musiał zaznaczyć, jakby zapomniał, nie? Nie, no to trzeba podkręcać. Ej, druga próba! Trzeba podkręcać ziomeczków, kurde. Nie, bardzo fajne. Mega spoko. Biorę ribę. Aj. To też powiedział, chłopie. Ale ribę. Spieszyłeś. Jest ribę. Ale to wyratowało. Słuchajcie, ale to był bardzo manu i do takiego X-a Pride'a potem, nie? To jest po prostu... Wybrnął, tak, uratował się chłopak. No ale było dobrze. Akcja na medal. Pościgi, emocje, wybuchy. O to chodzi. To zrobię tam noli do manu, znowu na tym banku, tylko że
bara w dół tam. Chyba barty będzie najczęściej wykorzystywany we wszystkich pojedynkach. Aj, tutaj już chyba drugi raz manualnie wyszedł, nie? No, wcześniej to samo próbował. Dlatego trzeba flary robić, bo tam nie ma manuali. Robisz, lecisz, lądujesz i elo, a nie tam jakieś ciągnięcie. Ja zadaję hangovera do rury. O! I to lubimy! Ale czyściutko zrobił. Bardzo fajna sztuczka. No tam było ładnie. To było chyba takie nie, trochę... Ale zrobił. To ja zrobię 1.8 przed tym dropem i z tego dropa 5.4 kaba. O Jezu, ale tam nose diving. Ale 5.4 kaba akurat widziałem u niego, fajnie robi. Wszystko dobrze, tak? 1.1. O to dobrze. O to dobrze. Chłopaki dobrze robią akurat w tej grze. Naprawdę. Ja zadam kraka skutera na flyout tam. Co uważasz? Co uważasz? Co uważasz, niech uwagi? Można poprawić, to w sumie tam ciasno jest. No. Odjechał. No odjechał, no. Ja bym poprawił. No i w sensie popraw ja... Popraw tak po prostu. Jeszcze raz. No niestety, no. Dobra, no to ja zadaję na tym boksie fibla do góry, do 1.8, full cup, 5.4 cup. Wykręcony chłopak, wykręcony. Tu kolega ciężej będzie miał do powtórzenia, bo jest na friko. Mógłby tutaj szybciej jechać na pewno, no. Bo teraz wolno jechał. Już na 5-4 kawa zabraknie trochę prędkości. No. Jest 2-1. No. No właśnie tak tutaj można wykorzystać swój sprzęt. Do przewagi. Ja zadam bara skutera na flot. Panowie, no! Tak jest. To było fajne. To było to. To już są, już zaczynają się grube sztuczki tutaj. Już no, chłopaki już się nie bawią. Kozaczek, serio. To już się chłopaki nie bawią. No to ja biorę literę i robię to samo co wcześniej, czyli 1.8 i 5.4 kap z tamtego murka. Bardzo fajnie. My tu się zagadujemy, a tam 5-4 kabli poleciał w dół. Ojojoj, trochę blisko trochę, strasznie, no. Nie? Na zapałki. Na frika skorby nie przeciągnie, więc musi... Tak na czuję. Z rotacji musi wyjść, no dokładnie. Nie, teraz było lepiej, tamta pierwsza. Czyli zostaje wynik 3-2, tak? Tak. Tak, 3-2 jest. To ja jeszcze raz dodaję bara, znaczy traka z kotera na półkę. Dobra, no i teraz tak to teraz trzeba zrobić. Tak teraz to, było, tak jest. Tak, to o to chodzi ponownie. I tak to powinno właśnie być, czyli zadajecie coś na ścianę, no to nie nasza wina niestety, że ta ściana tam jest. I ty robisz traka do wallride'a. Dokładnie, albo przeskakujesz nad tą ścianą. Wolno, jak wolno. Dawaj szybciej! Szybciej! No niestety. Czyli jest 3-3. To ja dostaję literę i robię Smitha do X-a Pride'a 1.8, 5-4 Kapmanu 1.8. Do... Ja zadaję bara z transfer taki. Oj! Ej, to było fajnie. To też było fajnie, no. Kozaczek. A to miało być do wklejki tak jakby w ten bank ostatni, to jest z tego z półki w bank drugi, no. Dawaj. Ale mi się wydaje, że teraz puści, teraz jest zdeterminowany, nie?
Słuchajcie, jest 50% szans. Albo zrobię, albo nie. Dawaj, dawaj, dawaj! A już tam drgnięcie ale było. Ale ostatnia próba drgnięcie jest. Było. Jeszcze jedna próba. Last try! Gdybym był tak, w jego skórze, to bym już zakręcił, bo nic więcej by mi nie tak, dostało. Tak, no trzeba spróbować. Dawaj, dawaj! Dobrze, przepraszam, że zwątpiłem, przepraszam. A ja wierzyłem do końca. Ja też nie wiedziałem. Bo wiecie, ja mam takie podejście, że lepiej zaokładać coś negatywnego i się pozytywnie zaskoczyć w tym wypadku, więc ja miałem bardzo fajny ale wiesz, ubaw. Bardzo dobrze było. Jeżeli to już ma być ostatnia próba, to i tak kręcisz, choćby miała być zła no pozycja. Tak, dokładnie, bo już nie masz nic do stracenia, nie? Ale wiedziałem, że rzuci, presję. Zrobię praktycznie to samo, tylko że zamiast 5-4 kapu manu 1-8, zrobię po prostu 5-4 kaba. Ajdź. A może zrobić. Aj. Ostatnia próba jeszcze. Aj. Rebay był wykorzystany czy nie? Był. To wygrał panowie. Cześć Mario. Bartek Sokołów. Tak? Na pewno? Tak. No, ta gra była kozak, co nie? No, tylko tych, według mnie tych kulkałów trochę za dużo, tak naciągane. No, to też prawda. Znaczy, no wiesz, każdy daje co chce, ale za dużo kulkałów. Dobra, więc po kolejnym starciu wyłoniliśmy kolejnego zwycięzcę. Jest nim Bartek Sokołów. Gratuluję. I mamy nagrodę pocieszenia. Naprawdę fajna była gra. Było... trochę kontrowersji, troszeczkę problemów, ale naprawdę mega spoko. Gratuluję i no do zobaczenia mam nadzieję. A my już widzimy się za chwileczkę. Lecimy dalej.